Przemija tylko to, co jest kłamstwem. Dla prawdy śmierć nie istnieje. 13 kwietnia Częstochowa uczciła pamięć ofiar zbrodni katyńskich. Żołnierze sowieccy z NKWD 83 lata temu strzałem w tył głowy zamordowali około 22 tysięcy polskich oficerów. W czwartek na Placu Katyńskim w Częstochowie oddaliśmy hołd pomordowanym. Dużo młodzieży to się zastanawia, co było, a jak było, historia jest w tyle, prawda? Historię trzeba powiększyć jeszcze, bo jest jedna godzina w tygodniu, to jest mało. Musi być chociaż dwie godziny, że ta historia nasza, polska, żeby istniała, prawda, cały czas i żeby ta młodzież pamiętała o tym wszystkich, o tych tragediach, któreśmy przeszli, te wojny i tak dalej, te różne obozy, prawda, to żeby wiedzieli dokładnie. I niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą. To, że nasi przodkowie śmiercią tragiczną zostali pomordowani w Katyniu, to naszym obowiązkiem jest tutaj być po to, żeby pamięć o tych niełatwych chwilach przekazać kolejnemu pokoleniu i tak jak Pan powiedział, obok są nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Częstochowie, którzy po to właśnie tutaj przyszli, żeby uczcić pamięć tych ciężkich chwil roku 1940 na tej ziemi okrutnej, ziemi, która tyle zła wyrządziła obywatelom Rzeczpospolitej. Pod oddziały. Baczność do apelu. Stajemy dziś do apelu pamięci, by w 83. rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć naszych rodaków. Ich męka i śmierć nie były daremne. Wołam was, zamordowanych w Charkowie, Katyniu, Miednoje, Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz wielu bezimiennych miejscach. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Oczywiście trzeba pamiętać o ludzi, którzy zginęli w tej zbrodni katyńskiej. Mamy pamiętać dlatego, aby się więcej to nie powtórzyło. Mamy pamiętać dlatego, aby ta pamięć zachęcała nas do niesienia pokoju i do wyciągnięcia ręki jeden do drugiego w celu pojednania się. Jeśli nie będziemy pamiętać o krzywdzie, to trudno będzie wyciągać rękę do drugiego człowieka, którego być może nie lubię, którego nie toleruję, ale jest człowiekiem i człowiekowi należy przebaczenie. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego skazanych bez sądu za to, że byli elitą naszego narodu.